U mnie jest to proste. Lubię bardziej dialog jak monolog, takže właśnie zostałem tylko u tego a oczekiwam odpowiedzi. Nie, oczekiwam pytania a odpowiem na każde pytanie. Dziękuję panie trenerze. Dodaję głos zawodnikowi. Przystępujemy do tego meczu po dwóch nieudanych u siebie spotkaniach. Dwa razy po 1-0 przegrana, chociaż niekoniecznie gra musiała wskazywać na taki wynik. No i no, cały tydzień czekam na ten mecz, żeby to odrobić, żeby uznanie kibiców troszeczkę podreperować. No i cała drużyna z niecierpliwością czeka na ten sobotni mecz. Dziękuję. Dziękuję. Teraz prosimy o zadawanie pytań. To jest piłkarz Grudniewski, Leandro, Kwiek, Krawąż, Polski wróci do gry na mecz z Rybnikiem. Tak, miałem spotkanie dzisiaj z ludźmi z klubu. Mam taki aktualizowany stan wszystkich zawodników, już takowe bardziej do takich szczegółów. Tak i dzisiaj troszkę osobowo pracowałem z pierwszym z tych, co jest tam nadzieję, że wrócą, to jest Dawid Kwiek. Takže vlastně David i Pavel Volsky mají jutro s Marcelem, s asistentem trénink a ještě i Norbert. Tak samo v sobotě a v neděle, tak zobačíme no, povolit. Tam ještě u těch dvou, že je nádej, že jak ne ve vtorek, tak v těch dňách už mohu trénovat jako s tím ze spolem, takže bende o těch dvou věci. Kościan Jakubasz, Telewizja Zebra. Panie trenerze, dwa lata temu był pan jednym z poważnych kandydatów do objęcia posady szkoleniowca drużyny z Rybnika, która wtedy występowała w pierwszej lidze. Czemu nie objął wtedy pan tej posady i czy ten mecz będzie pan traktował jako taką formę rewanżu na drużynie, że na władzę, że nie zatrudniły pana? Nie, tak pierwsza wytłumaczyć. Byly to barže takové, že informace, že Rybník šuká trenéra, tak byłem, to pamětám, byłem na meču z GKS Tichy. Tak tam byłem na ty meču, ale nebylo žádných spotkání, nic jako s vaši čelama klubu. A myslím, že už to tam bylo decidované, že přišel Moskal, nebo ktož? Moskal potom přišel. Takže jako bylo to tak, že informace, že se mluví, ale jako kontakt prosto s vaši čelemi, ne. Děkuji. Skład to nemá v hlavě na ten meč už, či to... Miałem. A ráno u kávky, tak, ale Marcel, no, ale jeden závodník, no, tak musíme změnit. Bo vlastně jako tuto je trošku odvrotně, že musí i já uvažovat, že pierše musí zrobiť skvat mladých. To znači musí zdecidovat dvojku mladých. Takže tam jsou ještě pytania, no takže vlastně mám v hlavě, ale je tam ještě pytání, bo ještě je jutro trénink a Adrian nie je 100% v pořádku. Nebo však netrénoval. Tak. No, takže vlastně tu to je dla nás očiviště s tím vzhledem, s tím, že vlastně by pro ně Michal, no, tam je to myšle v pořádku, bo Michal vlastně jako čeká na svou okazi a je bardzo dobrým závodníkem, ale jako no, chodí o to, že v tým meču měl jasno, že ta dvojka těch mladých je Adrian a Vasil, no tak jako je tam změna, může ještě počekat no, do jutra. Ale je to A, B, mám vaši přigotovanou variantu A, znám variantu A, variantu B. Tak samo. No napevno, že jsme přehráli u sebe 1-0, mě je vlastně povod no, robit změny zásadničné. Takže, jeżeli chce, jako já chci zavšet trošku což pravdíš, takže ten skvad jako bebende tak blízko jako skvadu ostatním. Jutro. Kamil, vrátíš na svoje pozice, či na šestce? Ale chyba na svoje, no, bo Norvík,
Wiem, że trudno ci odpowiedzieć na to pytanie, ale... Znaczy, no, ja ustalam skład. No i też nie można tak powiedzieć, że to nie jest też moja pozycja. No, kilka meczów zagrałem na tej pozycji i to można powiedzieć, że cały sezon praktycznie. Na pozycji szóstki dwa sezony temu. Oczywiście dawno też nie grałem na niej, ale myślę, że z minuty na minutę wyglądało to i będzie wyglądać coraz lepiej. Czyli ten, że Kamil z Maćkiem na Sotorze. Tak, było śmiechu. Dlaczego nie? Nie, myślę tak, że no, takowy marzenie, cel jest. A w tej piłce aktualnie jest trzeba, aby każdy ten zawodnik na pozycji miał w głowie myślenie ofensywne. Takže ideál by byl, jak ten závodník, no ten stoper je zdolný hráč i na šustce, i tam. Bo ta podstata je taká, že nemá no, jako noružnice. A hlavně, jeżeli tím výšťovým organizací 4-3-3, tak tam myslím, že jako nie je jakáši noružnica. Takže ty zadání je to tam takové, že o kilka metrů nížej, ale jako chce navet, ideálně by bylo, jak třeba je tam možnost stoper vyjde a šustka jako vrace. Bo chce, aby ten, to je tež jedním z těch celů a možností poprav, aby byla ta naše organizace bardzo flexibilná. Znamená, aby to bylo jako changer, kdy tak, aby vlastně by bylo stvářat i ideálné varunky, aby to přeště do ataku bylo co nejlatvější a obrotně. Takže, ale no tu je, my já vím, kilka no, jako takých jako, no, případů a nejideálnější je, jak pán zaměří napastníka, který nie je až tak dobrý napastník a časem cofě, z takých jsou nejlepší obrońcy. Także, a czy nie za wcześnie Dawid może być w granie, bo... Kwiek? Tak, żeby znowu się przedobrzyć, mówiąc. Oczywiście, można, że jak trener, żeby miał być bardziej taktyk albo strateg, tak mówić, no zobaczymy do ostatniego gwizdku, bla, 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 bla. No nie będę grać, bo ja sobie mówię z jednej strony, że są jakieś zasady, a zasada je, jak ten závodník je zdravý. Očiviště, jak mluvím dzisiaj s Davidem, já trénuju tylko z pivku, a říkám, mě dzisiaj z pivku ještě nie, tak je tam jakýsi proces, bo byla kontuzia měšňová, bardzo vážné zprávy, tak, aby byla pevnost, pierwsze, zdravě závodníka a rázem zdravě naše družiny. Bo zase aby hral 15 minut, což je pěkně a jako je out mission. Takže štěře David Kvěk v sobotě napevno nevíde. Mějím jakéž podstavové informace, ale ještě barže takové do štěče gulu má to zadání můj asistent Marcel s tím, že máme spotkání dzisiaj po poudňu a všechno tak spokojně. Takže tylko vím, bo znám Mušalika z těch let tam 2002-2006, bardzo super závodník z pivku, taková ta myš vlevo, vpravo, jako, takže no napevno, ale myslím, že je to za vše, je to meč pivky nožné, je to meč rovu a Radomiaka, to, takže myslím, že očiviště potom jsou takové výjontkovi za závodníci, kteří vlastně mají tu vartošť, třeba robiť no, jak se povedl polsky, ten difference, jako mezi tím, že? Takže, no napevno, tak, já chci, aby třeba my, jako vlastně no, ta naša kadra školeňová, měla těch informací maximálně. Ale už puštíš ty informace závodníkům, no, do družiny, tak co najmniej, ty úkoly, ty vážné. Já nechci, aby ten závodník vyšel na bojisko a teraz tam je zgrožný. Já bych měl pustou hlavu, čistou, co on má robiť. Takže jako šanuje přečivníka, bo tam zavště musí být, ale to všechno se skupíš ty úkoly vážně zespoň.
Ale trener myśli, zagrają otwarty futbol, czy bardziej defensywa, obrona? To jako oczywiście nie wiem, bo jest to pierwsza sprawa, to każdy z nas, jako trener, ma jakąś wyjściową taką taktyku albo strategię. No, ale potem jest 15. minuta a może być wszystko jako inne. Myślę, że tak jak znám tu polskou pilku, tak v těch závodníkách je, že chcou atakovat, že chcou vlastně vyjít. No, takže může být taková taktika ogulná, jako baržej třeba v tyhu a tak, jako grač, ale je zlepší, jak ten zespol náš, jako každý zespol je přigotovaný no, na všechno. Znamená, že jak mluví, je tam fáza přešťová, znamená, že barže patří, jak před čím atakuje, jak zdobíš tu pilku a přejíš do ataku my a jako odhodně. Takže strategie se skupit zbytně na strategii a zbytně na přečivníka a jako strategii, tak vlastně každý trenér fachově chce vyhrát, takže očivěště teraz patřili na náš meč, že jako je tu no, nový trenér, no tak vlastně očivěště ten trenér Bende s tou kádru školeňovou bardzo dobře nás přihotovaný, o tímto přejiště vlastně jako na ten zespůl, taktika, strategie. Je to zawsze trošku před tím mečem taková válka. Trenér, že? Strategie, meč. Ale myslím, že vážnější je vlastně válka po tím, no v tím meču, zespůl. Najczęściej jest tak, że drużyny, które tutaj przyjeżdżają, no wiadomo, zamykają się, grają defensywnie. Czyli wtedy musicie jakoś narzucić pressing, nie wiem, grać ofensywnie, stwarzać sytuację. W ostatnich meczach no, szwankowała, prawda, ta skuteczność i to była ta największa bolączka. I tak. Coś w tym ostatnim tygodniu, nie wiem, pracowaliście nad skutecznością, nad, nie wiem, nad takimi elementami, żeby właśnie tutaj to poprawić? Tak je tam dużo zmian. Oczywiście jak jako zmian dużo, tak jest trzeba też zrobić selekcję, bo wszystko nie powinno robić. Także mamy takich 3-4 podstawowe zmiany i w tym sensie, że mam nadzieję, że i to jest jakoby miało być plus na zachowanie zawodników w tej fazie předfinále alebo finále. Že? A potom hlavně, co je problém často, nebo zavše, že to je ilož závodníků v ostatních 25 metrů a ilož závodníků v polukárním. Že? Takže to je jedna zpráva, potom je to i individuálné, bo jak trenér, jako mám, vlastně vím, že mohu zrovna dužo v zprávách mentálních, kondicijních, taktičních, ale zachování střelce, no branko střelného. Já jsem pokázal závodníkům 3-4 akcie, kde vlastně jako já vlastně, jak by byl branko střelný, tak mě tam jakéši pivky v tyhu, alebo jako do gry, mě to neinteresovalo. Ale čongle za obronu, raz, no nic, jako sprint bez sensu, druhý bez sensu, třetí, ale pionty byl už udaný. A myslím, že to tam třeba nám jako brakuje a ten vynik je ve statistikách. Jak patřujeme všech těch ofenzivních závodníků i v napastníků, tak no, problém je tam. Ještě o Michalce Bomša, to je myslím, tak vlastně byl od počátku, ve vtorek byly dvě zájemče, včera je tež jedno a video, jako díša, je dobrý, je přigotovaný. Čili to byla trenér, no, bardzo liší na jeho monologi. Líčím. Jako takhle zavše, myslím, že to je zespůl a jako štěře líčím na každého závodníka, bo to je tam možnost, jak pan pýtal z počátku. Tu je výborné i očiviště razem mě, že moje první vražení z té ligy, že je minimálna ružnica mezi prvním a ostatním způsob hry. Potom jak patře na statistiky, tak to, no, ale každý zespol, jak třeba bych zrobil takovou jako statistiku, vyniky, třeba družin se spolami od 8. místa nižej,
tak mają tak same jak wyżej. Takie same? Tak same, że? Tak właśnie, ale bo jako blisko, że? Także aż na jakieś wyjątki, każdy mecz jeden do zera, dwa do jednego, jeden do jednego. Także jako nie jest to taková ta smršť hispańska ofensywna, że trzeba 5-3. No, tak, właśnie, jako jest to takowej, myślę, że tu jest zmiana, ta piłka polska 2003-2004 a aktualnie, że jako w tej porze ta polska piłka była tak bardzo, bardzo tak nastawiona ofensywnie, szerem za zawodniku, tam prawie lewy obrońca, a teraz aktualnie, jako, jak się mi patrzył, ekstra klasa. Wszystkie jako no, te kluby grają 4-1-4-1, albo 4-2-3-1, albo 4-4-2. No, to znaczy no tak samo. A widzę, prawy obrońca, lewy no zostaje, że? No, te środku są 2-3, zostają. To znaczy, że 5-6 zostaje zawsze. A więcej. No tak, jako dla vás mám naděje, bo vlastně bez tej pivky Novočesné jako jechať, jako vyjechať na no, jako na mysl, na to tak jako je nepotřebné, že? Takže, ale jako je to myslím, že to je povod, že v té naše lize aktuálně nemá zásadní rozdíl mezi těma lepšími závodníkama, teda lepšíma ze spolama. A to jako reštou. Takže to takové možno, jak patřím pěrší raz, no gráme už je běs nad Vyšlánem, no tam je v důle, potom jako rob je v to důle, beď dobře, ne, jako nebylo dobře. Takže ještě mám pytání związane s bojistým tréninkami. Czy trener jest za tym, żeby więcej treningu było mimo wszystko tu na tym stadionie, żeby no piłkarze jednak bardziej czuli, tak jak mm-hmm. mówi na pierwszej konferencji, to przestrzeń, to boisko, murawy, tak. Bo ja bynajmniej osobiście odnoszę takie wrażenie, że zdecydowanie według mnie jest to błąd, że my dużo trenujemy na Struga, bo tam wiadomo, tam jest, jak to kapitan powiedział Maciej, czyli to jest, tam jest dom Radomiaka, tam jest własne boisko, ale mimo wszystko uważam, że chyba ten może się zgodzić lub nie zgodzić, Kamil też może swoją opinię wyrazić. Chyba to, żeśmy byli więcej trenować, bo tak naprawdę no, my gramy wszystko na wyjazdach, no trenerze. Jak jest to, a tak. Czy trener ma ewentualnie powie to, żeby tu przejść na więcej jednostek treningowych? Bo isto to chodzi. Z jednej jako strony ma pan rację, bo chodzi o to, że jest to zmiana taková totálna, že? Bo vlastně tu je pěkný stadion, ale atletičný a všechno je jako jiné. Z druhé strany vlastně žádný klub, takový fakt klub jako Švjata, vlastně má stadion na meče, Bayern každý a máš svůj ošrodek. No, takže to myslím, že by jako, že nie je až tak, že? Ale jak vlastně je ta zmiana tego stadionu na Radomiaku a tutaj, tak je tam jako zmiana. Potom aktuálně myslím, že ten trénink předmečový dostarčí, bo jak bychom tu ještě přišli, hlavně, bo já bych potřeboval jako, třeba no, ten stadion ve vtorek a třeba včoraj. Jak jsou takové ty gierky, to taktičné, ale jak bychom tu vešli, v těch gierkách, tak jako v sobotě, no to boisko je martvé, že? Takže, a potom což, no, takže vlastně je tam nějakýší jako výbor. No teraz mám zprávu, že tam ještě můžeme zůstat možno na tým stadionu možno 14 dní, no a potom zobačíme, že? Ale jako myslím, že jak by bylo možlivé třeba ještě dodat trénink aspoň jeden ve vtorek alebo o šrode. Jak by bylo pěkně tutaj, tak by bylo myšle dobře. Ale ten aktuální je taky, jak je. A je lepěji mluvit o tím, že to tak je. A je to dobře. Bo to je zase tak dodatkovou alibi dla závodníkov. No, oni mají vraci. Já se tu nečuje tak dobře. Že? Takže myslím, že ne, jako je to tak. No to je jak týma. Máme aktuálně oštěm závodníků v autu. OK, no tak vlastně máme
15 w porządku i trzeba się skupić my, fachowcy, na, jako myślę, jako trenerzy, na tych 15 ludzi, ta sztaba, sztab lekarski na tych 8. No, mamy mecz, jak właśnie mówił Kamil, wszyscy tutaj i ja oczywiście potrzebujemy wygrać. Jak już idzie na nagrodu. Bo właśnie jako to te zmiany, a to teraz zawodnicy te 14 dni pracują i przed tym bardzo uczciwie kibice chcą to wygrać. No także właśnie tu jest ta chęć, ja już też, ja już jako chcę, aby była sobota, no jakoś grać. Tu jest trzeba problem, jak jest na takowych tych klubach, jak Wisła, tak jak właśnie ma pan za miesiąc, 4 meczów, jak jest puchar, niedziela, środa, tak, jest to no lepiej, jest mecz, pan przegra, a zase. A tutaj pan cały tydzień czeka, myśli, kurczę, te zawodnicy, nie strzelamy bramki, tam jsme przegrali. Jest tam dużo, no jako no wątpliwości a czas, że? Także jako, jakby było możliwe, ja bym chciał grać sobota, środa, sobota, aż do końca. Także, bo myślę, że nawet, że to je jedna z przyczyn tutaj, že ten zespół potrzebuje grać. Grać to znaczy, že už jsme zrobili takové opatrenia i třeba, že maximálně, třeba to jsme zrobili, Marcel, jak by byl v Ostravě, tak by byla gra nové vtorek. Aby byla 9-9, myslím, že byla. A včera tak samo, aby byly gry. Takže myslím, že to je způsob, bo i jedna zpráva je práce a tam ty všechny ty zprávy kondicijné, žrula energetičné, ale potom jakože hráč, bo bez gry jako to... No oni potřebují automatizmy, jako se čuť jako dobře a vaše tou prácou, jak on spravdí, no, že mu to jde ve vtorek, no ve šrode, tak to, ten transfer jako do toho meču je automatičně. Ale na Gugoře je, jak ve vtorek cvičenia na sám, 2-1 a tak, no, jako po tým nové šrode, taktiku, jako zrobíme. Je třeba jakože grač. Jako to všechno narobit, ale grou. Jako grou. Takže no, jako myslím, že to je jeden z těch způsobů. To je aktuálně, že je tam čas, dny jsou na jako prioritet zprávy kondicíne, jak jsme robili teraz odrazu do pomeču. Co je třeba zrobit, tak bylo práce na to. A třeba pivka? Ne. Ve vtorek ráno šiva, všechno zrobiť a pivka. A potom pivka. To značí i tam zmiana, že zavše před tým, jak je zajenče, tak je tam takové to ogulné kompenzácie, zmocnenia, korstability, aby byl čas. Potom to čau i ty miešne přigotované vlastně na tú pivku a potom grač.